Cześć, tu Asia. Dziś zapraszam Was na pyszne bataty faszerowane w dwóch smakach. Mam tutaj dwa spore bataty, które upiekłam w piekarniku w 200 stopniach pod folią, jakąś godzinę 10-20. Do nadziania takiej ilości batatów wykorzystuję pół kilo mięsa mielonego, jedną cebulę i jakieś 2-3 ząbki czosnku. Tę zawartość podzielę na dwie części, jedną doprawię bardziej w stylu indyjskim, a drugą tak na paprykowo. Moją indyjską przyprawą będzie garam masala, mam tutaj pół łyżki. Natomiast drugie nadzienie to będą dwie łyżki ostrej pasty paprykowej i pół łyżeczki wędzonej papryki. Mięso przygotowuję tradycyjnie, czyli najpierw podsmażam cebulkę, rozgrzewam mocno patelnię, później zmniejszam ogień, na niewielkiej ilości oliwy doprowadzam do zeszklenia. Później dodaję czosnek na paręnaście sekund i dodaję mięso. Mięso oczywiście przygrzewam pieprzem, solą i ja też bardzo lubię sos Worcester, daje fajny smak, także jego też później dodam. Bataty wydrążam i widelcem staram się ujednolicić masę, tak żeby łatwiej było ją połączyć z przyprawami, a później też z przysmażonym mięsem. I dodaję do połowy paprykę, a do drugiej połowy garam masalę. Później mięso dzielę na pół i też dodaję jedną część do jednego nadzienia, drugą do drugiego. Całość jeszcze wykańczam serem cheddar. Wstawiamy do piekarnika, tym razem trochę niższa może być temperatura. Znowu spokojnie pod przykryciem, tylko tak, żeby ta folia się nie przyczepiła do sera. Tak trzeba zrobić daszek. I co? Ja czasami już tę fazę w piekarniku teraz pomijam, tylko robię to na patelni. Wykładam na patelnię i podlewam wodą, tak gdzieś centymetr wody, przykrywam pokrywką. I tak na parze się robi fajnie ten batat. Także też polecam taki sposób. Teraz po prostu robię wszystkie, w związku z tym zrobię w tej formie w piekarniku. Jak podgrzewam pojedynczo, to właśnie najczęściej tak na patelni, na parze. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten przepis. Dajcie znać, jeśli go wypróbujecie i do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.